sobotę 14 sierpnia w Kaczycach przy Domu Ludowym odbyła się kolejna po zeszłorocznej przerwie edycja pikniku militarno-wojskowego. W tym roku piknik militarny powiązany ze szczepieniami. Także taką mamy większą ofertę jak dwa lata temu, bo wiadomo, rok temu nie było, był COVID, była pandemia i nie robiliśmy nic. Pojazdy militarne w dużej ilości, nie tak jak było dwa lata temu, w dużej ilości się zjechały, więc mamy jakby zwiększone tę ofertę. Coraz więcej dowiadują się, że w Kaczycach coś takiego jest zorganizowane i coraz więcej chętnych. Można by powiedzieć inaczej, że wręcz odmawialiśmy, bo nie ma miejsca. Tu jest troszeczkę ograniczony ten parking. Także w przyszłości mamy zamiar zmienić lokalizację i tak liczymy na to, że ta impreza stanie się cykliczna w Kaczycach i będziemy mieli o wiele większy plac i o wiele lepsze miejsce. Nawet chcieli w tym roku przyjechać tutaj z pojazdami gąsienicowymi, robić przejazdy dla dzieci i dla wszystkich chętnych. No ale niestety nie ma, lokalizacja jest taka, że tu nie ma gdzie tego zrobić. Skąd w ogóle pomysł, bo Kaczyce, piknik militarny, skąd się to wzięło? W zasadzie inicjatorem jest pan Sławek Węglarzy i jego to bardzo dużo kolegów ma w tym względzie, a ponieważ jakoś tak się złożyło, że tam w osobnej gminie w Haszlachu przestali to robić, więc wszyscy się jakby przerzucili tutaj do nas. Powiem tak, ci co nie pojechali na wakacje albo ci co już przyjechali, mają okazję miło spędzić tutaj czas, a przy okazji kto lubi historię, zaznajomić się z tymi wszystkimi historycznymi pojazdami. Myślę, że oferta jest fajna dla mieszkańców Kaczyc, no i okolicy też przyjeżdżają. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telerz.